Dzień dobry. I ostatni dzień słonecznej Barcelonie. Dzisiaj zmierzamy na plażę, ale wcześniej trzeba się zabezpieczyć, żeby mieć wszystko na plaży, czyli jedzenie. Czego ja się nauczę, tego ja nie będzie umiał. Sklep otwierają o 9:00. Natomiast piekarnię trochę wcześniej. Lecimy nad morze. Piotrek? A pokaż, jakie buty ubrałeś. Cudowna jest ta Barcelona. Niesamowite jest, jak człowiek wiele razy mówi, że o, Hiszpania nie. Do czasu aż nie spróbował czegoś. Do czasu aż nie postawił do swojej nogi. Nie spędził tu paru dni. Dowiedział się wtedy, jak bardzo to jest wspaniale. To samo w innych kwestiach życia. Czasami zanim czegoś nie spróbujemy, nie wiem, co jest dobre. Hashtag crossfit. Co nie, Ureczko? Ewelinko, co musiałoby się stać, żeby zamieszkała w Barcelonie? Nie chciałabym mieszkać. Czemu? Bo wolę mieszkać w Polsce. Dlatego nie. Moja żona, patriotka. Odstawiłem właśnie rodzinę do domu i lecę teraz do pobliskiej kawiarni. Potrzebuję pół godziny, żeby podjąć 4 dość ważne decyzje związane z moją firmą. Odkładałem to podjęcie decyzji przez parę dni, ale dzisiaj czas to zrobić, więc... Ogólnie w Barcelonie jest bardzo dużo rzeczy, które mi się podoba. Na przykład to, że większość ulic jest jednokierunkowe. Po drugie, jak jest czerwone światło, to ludzie chodzą przez przejścia dla pieszych. Jeżeli nie ma żadnych samochodów, co jest też w miarę rozsądne. Oczywiście jakby był ruch dwukierunkowy, byłoby trudniej, a przy jednokierunkowym jest to w miarę łatwe. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, to przy każdym zejściu z drogi dla pieszych jest zjazd. Czyli też nie ma problemu, jak się jedzie z wózkiem albo z czymkolwiek innym. No i motocykle parkują praktycznie wszędzie. Najciekawsza rzecz w Barcelonie, która przynajmniej dla mnie jest ciekawa, ale dla was może nie, jest taka, że to jest widok z mojego balkonu. Nie ma tu nic ciekawego poza jedną rzeczą. Tam jest boisko, okej? Tutaj są jakieś ogródki, coś w tym stylu. Tam jest boisko. I teraz dobre oko zobaczy, że tu rośnie drzewo. Czyli nie jesteśmy na parterze, jesteśmy na raz, dwa, na drugim piętrze na budynku jest boisko i tak samo te oto miejsca też są na budynku. Wielopoziomowa architektura, co jest dla mnie czymś ciekawym. A to jest stary kościół. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, dobre ucho usłyszało w poprzednich odcinkach przynajmniej raz. Te dzwony biją na każdą godzinę. I to nie wszystko, biją też na każdy kwadrans. 15 pobiją raz, pół godziny pobiją dwa razy, 45 minut pobiją trzy razy. Całą dobę. Taka ciekawostka. Ale i tak nikt nie pobije hiszpańskiego jedzenia. A najbardziej smakuje ulica, nie, Ula? Kolejna rzecz, która mi się podoba w Barcelonie, jest dość ciekawa. U nas niestety tego nie ma. Może kiedyś. A może wręcz przeciwnie, u nas to jest. Nie ma banerów reklamowych. Nie ma. Nie ma. Nie ma nigdzie. Nie ma. Nie ma. Jest tu wspaniale. Cudownie, wyśmienicie. Natomiast w Warszawie też jest super. Nie ma może takich wspaniałych budynków jak tutaj.
ale to też nie do końca wina nas samych, po prostu była druga wojna światowa, wszystko zostało prawie zniszczone w Warszawie, teraz się odbudowuje, jeszcze, cały czas. Nie ma więc takich pięknych, starych budynków z wcześniejszych epok. Ale jest cudownie. Mimo tych wszystkich złości, które panują, mimo polityki, która nie zawsze każdemu pasuje, mimo różnych pomysłów, mimo ludzi, którzy nie są tak bardzo uśmiechnięci, otwarci i tak mało gonią do przodu jak tutaj, to Polskę da się lubić. I ja bardzo. Ale tylko wtedy, gdy jest ciepło. Dlatego na zimę będę się przeprowadzał do ciepłych krajów. Jeszcze nie w tym roku, może nie w następnym, ale już niedługo. Lubię jakieś ciepło. Szczególnie w Warszawie. I żegnamy się z naszą wspaniałą Barceloną. To był dość dobry czas, to nie, Piotrek? Fajnie było? Wracamy jutro do Warszawy, aby dalej robić swoje rzeczy. W tym miesiącu między innymi dostarczam 5 jeszcze szkoleń i będę biegł ultramaraton we Włoszech. Odpowiada się dość ciekawie. Mam wielką nadzieję, że będziesz dalej śledzić moje poczynania i wynosić z nich coś dobrego. Mimo że dzisiejszy dzień nie ma jakiegoś tematu przewodniego, to mam nadzieję, że przynajmniej trochę dowiedzieliście się o Barcelonie. Oczami człowieka, który pierwszy raz jest w Hiszpanii i o tej Hiszpanii też za dużo nie wiedział. Tak więc, do zobaczenia jutro.